Dzisiaj w portalu wlc.pl lepsza strona Włocławka w programie Oko w Oko z goszczą siebie, wbrew pozorom, wiecie, bo ja tam dziewczynę zobaczyłam na chwilę przed wywiadem i w życiu bym nie pomyślała, idąc na ulicy, że tak wyglądają judoczki. Więc dzisiaj w programie Oko w Oko z jest u nas judoczka Angelika Szymańska. Witam cię, Angeliko. Witam serdecznie. Angeliko, z tego co wyczytałam, jesteś zwyciężczynią Pucharu Świata Seniorek z czerwca i teraz ostatnio... Zdobyłam brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorów. Powiedz mi, a ile masz lat? Za niecałe 2 tygodnie kończę 20 lat. To jest już sukces w tym wieku na osiągnięcie takiego progu medalowego? Nie wiem, czy mogę to tak nazwać. To znaczy, w tym roku jestem ostatni rok juniorką. Dopiero od stycznia wchodzę do kategorii młodzieży, czyli tak naprawdę to już zaczynam, wtedy powinnam zacząć starty w kategorii seniorów, ale ponieważ dążymy z trenerami do sukcesu olimpijskiego, już wcześniej zaczęłam brać udział w turniejach seniorów, żeby powoli przebijać się i zdobywać doświadczenie na największych matach na świecie. Twoją panią trener jest nasza medalistka olimpijska, prawda? Pani Aneta Szczepańska? Tak, tak. Trenerka Aneta Szczepańska jest moją trenerką tak naprawdę od początku mojej przygody z judo, czyli od 2007 roku, kiedy miałam 8 lat, zaczęłam trenować. No właśnie, to powiedz nam, jak to się zaczęło. Jak miałaś 8 lat, to co się zdarzyło, że stwierdziłaś, że nie koszykówka, nie... No piłka nożna to może taki bardzo niszowy sport dla kobiet, ale nie karate, nie balet, tylko judo. Bo to jest raczej sport, który no, dla takich delikatnych kobiet, jaką ty jesteś, no nie wiem, ja sobie tego wcześniej nie wyobrażałam. To znaczy, to był tak naprawdę przypadek. Moi koledzy z podwórka trenowali judo, a ponieważ ja chciałam coś trenować, byłam bardzo aktywnym dzieckiem, namówili mnie na pierwszy trening, poszłam z nimi. Bardzo mi się spodobało. Na początku mieliśmy dużo zabaw, dużo akrobatyki, dlatego mi się spodobało i tak zostałam. Tak? I od tego 2007, dobrze mówię? Tak, tak. Trenujesz? Jak często trenujesz? Trenuję tak naprawdę codziennie, nawet 2 razy dziennie. Teraz już jestem właśnie na tym etapie, gdzie rano wykonuję trening motoryczny, czyli jakieś siłownia, biegam, a po południu już wchodzimy na matę, gdzie wykonujemy trening specjalistyczny. No dobrze, czyli co, teraz już jesteś po treningu o tej porze, jak przerywamy? Nie, teraz jestem w okresie przedstartowym, więc schodzimy z tych obciążeń, więc dzisiaj mam tylko jeden trening po południu. Okej, okay, czyli masz 2 treningi dziennie, jeden rano, drugi po południu, jesteś w okresie przedstartowym, dobrze, bo tak. Takie nazewnictwo dla mnie nieznane. Powiedz mi, kiedy teraz jakieś zawody w ogóle? Najbliższe zawody mam właśnie za niespełna 2 tygodnie. Będą to Mistrzostwa Świata Juniorów w Marrakeszu. W Marrakeszu, czyli w Maroku. Tak. Dobrze. To powiedz, jak się do nich przygotowujesz? Przygotowania do tej imprezy trwają już bardzo długo, już od zeszłego roku tak naprawdę, kiedy wiedzieliśmy, że będę mieć kwalifikacje, zaczęliśmy się przygotowywać. W ostatnim czasie, w okresie wakacyjnym miałam bardzo wzmożone treningi, było to nawet 4 jednostki treningowe dziennie, więc czuję się naprawdę bardzo dobrze przygotowana do tego turnieju. A jak twoja konkurencja? Oglądasz konkurencję? Oglądasz, no bo wiesz, w innych dziedzinach sportu na przykład są oglądane mecze przeciwników. Czy ty oglądasz, jak twoje przeciwniczki się zachowują na macie? Czy ja dobrze używam? Tak. Konkurencja jest bardzo mocna, bardzo wyrównana. Na pewno wszystkie ciężko trenujemy. Zazwyczaj oglądam walki moich przeciwniczek dopiero po losowaniu, kiedy już wiem, z kim przyjdzie mi się zmierzyć na zawodach. Wtedy siadamy z trenerką i w internecie oglądamy walki moich przeciwniczek. To znaczy, znam je też z kampów, bo jeździmy na różne kampy międzynarodowe, gdzie mam okazję zmierzyć się na treningach z tymi zawodniczkami, więc wiem, jak one walczą, ale przed zawodami jeszcze dodatkowo właśnie analizujemy walki w internecie z trenerką. No jak wygląda ta analiza? Na początku skupiamy się właśnie, czy zawodniczka jest, no przepraszam, prawostronna czy lewostronna. Co to znaczy? Jak łapie uchwyt, czy stoi tak, jakie techniki wykonuje, na co należy zwrócić uwagę, jakie są jej mocne strony, na co pada, jakie są jej słabe strony, czy wchodzi w parter, to wszystko jest bardzo istotne dla nas. To takie dość techniczne, sportowe nazewnictwo, wchodzi w parter, nie wiem, co to znaczy. Myślę, że słuchający, którzy nie mieli do czynienia nigdy z judo, też nie będą wiedzieć. Ale może przez to ktoś się zmobilizuje do tego, żeby trafić na trening judo i zobaczyć na własnej skórze. No dobrze, a powiedz mi, no bo powiedziałaś, że twoi koledzy trenowali i chciałaś. No ale czy ty uważasz tak osobiście, że to jest sport dla dziewczyny?
Myślę właśnie, że to jest taki stereotyp, że to jest męski sport. Judo trenuje naprawdę na świecie bardzo wiele dziewczyn. I to nie jest tak, że wszystkie jesteśmy jakimiś dresiarami, że chodzimy tylko w dresach, zaczepiamy ludzi na ulicy. Też zakładasz, tak? Tak, rzadko akurat, bo, ale zdarza nam się. To nie jest tak właśnie, że jesteśmy takimi... Po prostu jak mamy dzień wolny na obozie, to właśnie lubimy sobie gdzieś wyjść, ładnie się ubrać. A na obozie to nawet wyjście do sklepu, gdzie mamy mało czasu, to jest... Dla nas to jest super wyjście, to już my zakładamy dżinsy, malujemy się, bo to jest... No coś fajnego właśnie, że mamy dzień wolny, że możemy coś zrobić ciekawego. No dobrze, no to skąd ten stereotyp, że kobiety w judo jakoś tak mniej? Właśnie to wynika z tego, że to jest sport walki i walka to jest w środowisku mężczyzn częściej się o tym mówi. A judo jest naprawdę szlachetnym sportem i myślę, że takie tak właśnie dziewczyny, bardzo dużo dziewczyn teraz to trenuje. I przez to my się rozwijamy, a nie każda dziewczyna chce, no, nie wiem, robić coś nudnego, że no, nie wiem, taki stereotyp, że kobieta tak. No tak, ale to nie tylko to właśnie. Fajnie, że możemy się wyżyć na tej macie, że możemy potrenować. Tak myślę, że to jest fajne. No dobra, ale teraz powiedz mi, no bo powiedziałeś, że to jest sport walki. Trzeba mieć chyba predyspozycje i cechy takie, nie? Do tego, żeby taki sport uprawiać, bo myślisz, że dziewczynka, która od małego marzyła o tym, żeby grać na pianinie i trenować balet, nadawałaby się na judo, na matę? To znaczy, judo jest sportem dla wszystkich. Niekoniecznie każdy musi wykonywać to na najwyższym poziomie, ale myślę, że bardzo fajnie judo usprawnia, bo jest sportem ogólnorozwojowym, można się wiele ciekawych rzeczy nauczyć. A wiadomo, w sporcie, w judo zostaną tylko ci najwytrwalsi, którzy chcą to robić i którzy chcą zejść jak najwyżej. No dobrze, a powiedz mi, kiedy pierwsze sukcesy zaczęłaś odnosić? To znaczy, ja trafiłam do bardzo mocnej grupy dzieci, kiedy zaczęłam trenować. Więc to było szczęście dla Ciebie? Tak, to było bardzo fajne, ponieważ miałam z kim się rozbijać, rywalizowaliśmy między sobą i te sukcesy zaczęły się w kategorii dzieci dość szybko. Dlatego właśnie... Rywalizowaliśmy. No to może ta grupa nie była taka mocna, skoro zaczęłaś wygrywać. Ale to byli moi koledzy z klubu. My nie rywalizowaliśmy ze sobą na zawodach, tylko z innymi dziećmi z innych klubów. I mieliśmy taką grupę, która naprawdę jeżdżąc na zawody, to wstyd było zająć drugie miejsce po prostu. Wszyscy jeździli, żeby wygrać. I nawet ścigaliśmy się, kto najszybciej zakończy walkę, żeby jak najszybciej skończyć. A co was do tego motywowało? Chęć wygrywania, chęć zajścia jak najdalej po prostu. Mieliśmy w klubie wielki wzór do naśladowania, trenerkę Anetę Szczepańską, medalistkę olimpijską i myślę, że każdy chciał iść w jej ślady po prostu. Myślisz, że taki trener w osobie właśnie pani trener Anety Szczepańskiej jest dobrym motywatorem? Tak? Oczywiście, tak. Trenerka jest po prostu dla mnie... Osobiście jest wielkim autorytetem. Widzę, jak ona się stara, jak ona chce, żebyśmy wygrywali. Oddaje całą siebie tak naprawdę, wyjeżdża z nami na zawody, gdzie ona tak naprawdę nie ma z tego żadnych korzyści materialnych, a stara się po prostu, żebyśmy my jak najdalej doszli, żebyśmy spełniali swoje marzenia. No dobrze, no to kiedy były te pierwsze sukcesy, powiedz, jak byłaś w tej mocnej grupie? Pierwszy medal Mistrzostw Polski zdobyłam w 2012 roku. Ile miałaś wtedy lat? 13. 13, dobrze. Następny, pamiętasz, czy nie? To było w tym samym roku, ponieważ startowałam i w kategorii młodzików, i w kategorii juniorów młodszych. W kategorii młodzików zajęłam drugie miejsce i byłam pierwsza w kategorii juniorów młodszych. Następne? Co roku były? Tak. Ogólnie na każdej mojej imprezie mistrzowskiej w Polsce zdobyłam jak dotąd medale. Mam chyba w kolekcji 6 złotych. Tam nie pamiętam. Ogólnie 13 medali Mistrzostw Polski. Dobra, to jak zaczęłaś zdobywać te medale i pokonywać swoje przeciwniczki na matach, to powiedz, jak twoje relacje w szkole wyglądały? Nie bali się ciebie? Nie, myślę, że nie. Ja ogólnie nie byłam zbyt agresywna, więc to jest właśnie... No tak, ale taka świadomość, że wiesz, siedzę w ławce, obok mnie siedzi złota medalistka w judo, no, drobna dziewczynka, przewaliła niejedną na macie, no to tak trochę odstrasza chyba. Nie, myślę, że nie. Nie miałam jakichś takich... Nie miałaś nigdy problemów w relacjach damsko-męskich w ogóle? Nie, nie. Nie? Nigdy tak nie było. No nie będziemy rozmawiać o obecnych relacjach damsko-męskich, natomiast zastanawiamy, czy mężczyźni się ogólnie ciebie boją?
Chyba się nie zdarza, nie. Znaczy, no od razu chyba nie mówisz, jak nie sprawiają wrażenia, że nie mówisz nikomu, jestem judoszką, złotą medalistką i w ogóle macie się bać, broń Boże. Natomiast no myślę, że większość osób gdzieś tam z tyłu głowy ma, pomimo twojej fizyczności, którą masz, drobna blondynka, ładna do tego. Okej. Okay. Powiedz mi, oprócz tych treningów, to twój dzień jak wygląda? No bo dwa razy trening dziennie, to jest trochę czasu ci zajmuje, prawda? I jak to u ciebie? Właśnie w tym roku rozpoczynam studia zaoczne, więc... A co będziesz studiowała? Wychowanie fizyczne. Dobrze, więc jednak. Wychowanie fizyczne, jednak myślę, że to będzie najbardziej mnie będzie interesowało, ponieważ jestem w tym wiele lat i właśnie to jest coś, co chcę robić w przyszłości. No, jeśli chodzi o mój dzień, to zaczynam rano od śniadania, później idę na trening. Zmotywuj wszystkich, powiedz, o której wstajesz. A to różnie bywa. Ale raczej wcześniej. Myślę, że przed 8 już jestem na nogach, więc... No, to nie jest wcześniej, to już jest późno. Tak. No, więc ja wstaję o 5 codziennie. Ojej, to jest wczesna pora. Nie, ja tak lubię dlatego, tak, więc tak. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Nie, oczywiście to był żart. No i co? Przed 8 jesteś na nogach, idziesz na trening, Na tak? trening, najczęściej jakaś siłownia. Później wracam, jem drugie śniadanie, mam troszkę czasu dla siebie, więc bardzo lubię czytać. Wtedy mam czas, żeby troszkę poczytać. Później jem obiad, robię drzemkę przed treningiem, idę na trening, wracam, już jest późno, więc albo jakiś film, albo czytam książkę i idę spać. Tak. Powiedz mi, a jak rodzice na to? Wspierają cię? Tak, myślę, że już się przyzwyczaili do tego. Na początku mama była dość sceptycznie nastawiona do tego, bo jednak dla niej ważniejsza była szkoła, żebym skończyła jakąś dobrą szkołę, miała dobrą pracę. Ale z czasem zauważyła właśnie, że to mi sprawia radość, że w tym się realizuję, spełniam, więc odpuściła. Nadal miałam dobre oceny, ale po prostu pozwoliła mi iść bardziej w to judo, żebym się na tym skupiła. No dobrze, no jak byłaś w liceum, to nie było problemów z nauką? Jak tak musiałaś trenować? Było ciężko to pogodzić, to nie jest nigdy łatwe, ale miałam dość wyrozumiałych nauczycieli, więc dawali mi czas, żebym nadrabiała zaległości po powrotach z wyjazdów. I dawałam radę to połączyć. To jest turniej z czerwca, prawda? Tak. Dobrze mówię? Złota medalistka? Pucharu Świata Seniorów. I gdzie to było? To było w Rumunii. W Rumunii. Ciężki był ten turniej, to tak mogę nazwać? Ciężki czy nie? Ja bardzo dobrze wspominam ten turniej. Byłam... No, czyli lekki był. Nie, na pewno nie był lekki, bo startowało dużo mocnych zawodniczek, ale czułam się naprawdę bardzo dobrze tego dnia przygotowana. Tak mówiąc kolokwialnie, trafiłam z dniem po prostu, miałam taki dzień konia. I tego dnia wszystko, co chciałam zrobić na macie, po prostu mi wychodziło, więc dość szybko wygrywałam te walki, byłam skoncentrowana na tym i cieszę się, bo właśnie to był mój pierwszy medal z międzynarodowej imprezy seniorskiej. Dobrze, a jak olimpiada, powiedz mi, jest szansa jakaś na trafienie na olimpiadę u ciebie? To znaczy, żeby zakwalifikować się do Tokio, to będzie na pewno bardzo ciężko, bo to już jest za rok, kwalifikacje już trwają od ponad roku, więc, a ja nie brałam zbyt dużo udziału w tych turniejach kwalifikacyjnych, więc będzie ciężko się zakwalifikować. Poza tym w Polsce mam dość dużą konkurencję, bo są starsze zawodniczki, które już są obite w turniejach seniorskich i to ciężko będzie po prostu z nimi wygrać tę rywalizację, ale myślę, że za 5 lat do Paryża już mam nadzieję, że się zakwalifikuję. Rozumiem, ale nastawiona jesteś, że znaczy, nie powinnaś w tym momencie powiedzieć mam nadzieję, tylko powinnaś powiedzieć jestem przekonana, że się zakwalifikuję, bo to zmienia nastawienie do wszystkiego. To akurat MKS Olimpijczyk Włocławek, którym trenujesz, tak? Chciałam jeszcze podejrzeć, mówisz, że na Instagramie masz więcej zdjęć. No już nie będziemy włączały Instagrama. Ale to jesteś ty, jak byłaś mała? Nie, nie. Nie, jest. Już myślałam, że jakieś takie zdjęcie. O, teraz mamy taką piękną salę właśnie od maja. A właśnie w mamy gdzie trenować. To jest na Delfinie, tam na dole. Super. Jakby ktoś był zainteresowany i zmotywowany do walki na macie, tak jak nasza dzisiejsza mówczyni, tak? Judoczka Angelika, to zapraszamy na salę na Delfinie. Tak. Tak? To co ja Ci mogę życzyć, powiedz? Myślę, że zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Ostatnio miałam troszkę problemów, więc jeśli będzie zdrowie, to resztę sobie dam radę.
I takie nastawienie mi się podoba i tacy ludzie z takim nastawieniem zdobywają medale złote, a później trafiają za 5 lat na olimpiadę, czego Ci bardzo życzę i życzę Ci przede wszystkim nie tylko i wyłącznie, ale najważniejszego, tak jak przed chwilą powiedziałaś, zdrowia, żebyś dała radę zdrowotnie pociągnąć wszystko tak, żeby Ci się udało, samych złotych medali, wyprzedzenia wszystkich innych polskich zawodniczek w tej tabeli, która pewnie gdzieś tam jest w naszym polskim judo. Moim gościem dzisiaj w programie Oko w Oko była Angelika Szymańska, złota medalistka Pucharu Świata z Rumunii. Tak. Z Rumunii i z Polski? Brązowa medalistka mistrzostw Polski. I wicemistrzyni Europy juniorek z ubiegłego roku. Tytułów bardzo dużo złotych medali, ale dziewczyna naprawdę z pozytywnym nastawieniem i uważajcie, jak chodzicie po ulicach, bo nigdy nie wiadomo, kto przechodzi. Naprawdę nie wygląda na judoczkę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dzięki.